Wypływ Dunajcem przez Pieniński Przełom jest dla każdego niezapomnianą atrakcją. Niektórzy przyjeżdżają tutaj co roku. Bogactwo krajobrazowe, niespotykane gdzie indziej, działa na człowieka tym silniej, im bardziej na co dzień traci bezpośredni kontakt z przyrodą. Przejrzyste, pachnące powietrze dopełnia urody Pienin. Położona między Pieninami i Beskidem Sądeckim, w przewodnikach wymieniana jest obok Czorsztyna, Niedzicy i Krościenka jako jedna z baz wypadowych w Pieniny. Ale Szczawnica jest przede wszystkim znakomitą stacją klimatyczną i uzdrowiskiem. Chociaż przyćmiona sławą Zakopanego i Krynicy, ma dzisiejsza Szczawnica-Krościenko niepozbawione podstaw ambicje zrównania się z najlepszymi. Uzdrowisko Szczawnica należy do najstarszych uzdrowisk w Polsce. Pierwsze wzmianki o Szczawnicy pochodzą z pierwszej połowy XIII stulecia. Jan Długosz w swoim wiekopomnym dziele Liber Beneficiorum Diecezis Krakowiensis opisuje testament Piotra Wyczgi, pana na Czorsztynie, który w Szczawnicy dokładnie pod Jarmutą kopał złoto. Właściwy rozwój uzdrowiska rozpoczyna się od roku 1828, od roku, w którym Szczepan i Józef Szalajowie kupili źródła szczawnickie. Natomiast pierwsi kuracjusze odnotowani są w kronikach uzdrowiska od roku 1810. Oczywiście lecznicze właściwości klimatu i źródeł szczawnickich znane były znacznie wcześniej, już w XVIII wieku. Jeszcze przed Szalajami w 1824 roku miejscowy propinator, czyli dzierżawca wyszynku napojów spirytusowych, Jan Kuczera, wykupił źródło wody mineralnej od chłopskiej rodziny Zachwiejów, ocembrował je drewnianymi belkami i wybudował kilka skromnych domków dla kuracjuszy. Tak urządzony kurort opisuje zamieszczona w Dzienniku Wileńskim korespondencja doktora Wolcelko, który odwiedził Szczawnicę w 1826 roku. Nad samym zdrojem wody mineralnej wystawiony jest kiosk, opatrzony ze trzech stron ławką.